Nie wiem, jak to się stało, ale wszystkie historie, które wam do tej pory opowiadałam, działy się albo w Wielkiej Brytanii, albo w Polsce. Tym razem przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Mało tego, myślę, że takiego scenariusza nie powstydziłaby się Agatha Christie w jednym ze swoich kryminałów. No ale od początku. Greg Flanagan, kiedy był jeszcze młodym człowiekiem, pracował na statkach oceanicznych jako główny inżynier. Łączyło się to z długimi miesiącami spędzonymi na wodzie. W latach młodzieńczych poznał też Suzy. Miała 20 lat i śpiewała w zespole rockowym. Była młoda, piękna i uparta. Była zauroczona Gregiem. Mówiła, że był najmilszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek poznała. Pobrali się, ale ich małżeństwo nie przetrwało zbyt długo. Oboje doszli do wniosku, że byli zbyt młodzi i zbyt pochopnie podjęli decyzję o ślubie. Dlatego też szybko się rozwiedli. Ona zajęła się swoim życiem, on wrócił na morze i tak spędzili kolejne lata. Kiedy spotkali się ponownie, okazało się, że żadne z nich nie znalazło swojej drugiej połówki i postanowili pobrać ją ponownie. Greg zszedł na stałe na ląd i kupił kawałek ziemi w Teksasie. Zamieszkał tam razem ze swoją żoną Suzy. Południowy Teksas znany jest z tego, że ułatwia eksploatację praw do minerałów na prywatnej własności dla firm gazowych i naftowych. Razem z bratem Michaelem pracował w dobrze prosperującej firmie zajmującej się dzierżawą gruntów naftowych z siedzibą w małym mieście na wschód od Houston. Ten rodzaj pracy zmuszał go do tego, że co poniedziałek musiał wybierać się w dwugodzinną podróż z Lafayette w Luizjanie do rafinerii nad Lake Charles w stanie Luizjana. Po załatwieniu wszystkich formalności w rafinerii mógł odpocząć w hotelu, który zapewniała mu firma, dla której pracował. Tego samego wieczoru zameldował się w pokoju numer 348 w Elegant Hotel w Beaumont w Teksasie. Ponieważ podróżował często, miał też już swoje przyzwyczajenia związane z pobytami w pokojach hotelowych. Układał ubrania jak zawsze. Układał sobie poduszki na oparciu, żeby widzieć dobrze telewizor, jak zawsze. I też jak zawsze miał ze sobą paczkę papierosów, piwo i ulubione słodycze i przekąski. Ważną rzeczą, bardzo dla niego charakterystyczną, było to, że chłodził na noc pokój, więc klimatyzacja musiała być zawsze sprawna. Tak przygotowany mógł spokojnie włączyć telewizor i chillować resztę wieczoru. Jesteś na kanale ze zbrodnią w tle. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zostaw proszę po sobie jakiś ślad. To może być komentarz, subskrypcja lub ocena na Spotify. Będzie to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Następnego dnia, czyli 16 września 2010 roku, żona Grega, Suzy, zadzwoniła do biura. Nikt jednak nie odbierał. Greg też nie oddzwaniał. Zaniepokoiło ją to, ponieważ mieli w zwyczaju takie poranne rozmowy. Kiedy nie pojawił się w pracy, pracownicy postanowili sprawdzić, co się stało i pojechali do hotelu, w którym Greg spędził noc. Jego auto było nadal na parkingu, jednak kiedy zapukali do pokoju, nikt nie otwierał drzwi. Musieli poprosić menadżera o pomoc. Ten otworzył, a oni zobaczyli mężczyznę leżącego na podłodze w nienaturalnie zgiętej pozycji. W palcach lewej ręki wciąż tkwił wypalony już papieros. Na kroczu była widoczna ciemna plama, nikt nie przywiązał jednak do tego szczególnej uwagi. Za to, co przykuło ich uwagę, to, że w pokoju było bardzo gorąco. Klimatyzacja była wyłączona. Niecałą godzinę później na miejscu pojawił się detektyw Scott Apple. Był doświadczonym detektywem, był jednym z liderów jednostki operacyjnej SWAT. Kiedy rozejrzał się po miejscu zdarzenia, stwierdził, że tu nie ma się co doszukiwać osób trzecich. Pokój był zamknięty na klucz od środka. Nie widać żadnych śladów walki, a w portfelu Denata jest spora kwota gotówki, więc kradzież też odpada. Stwierdził, że najprawdopodobniej jest to śmierć z przyczyn naturalnych, i odesłał ciało do kostnicy, gdzie zajął się nim doświadczony patolog. W międzyczasie sprawdzono dokładnie cały pokój. Nie znaleźli żadnych śladów wskazujących na to, by ktoś jeszcze był w pokoju.
nie znaleźli też żadnych pigułek ani substancji, poprzez zażycie których Greg mógłby odebrać sobie życie. Goście z sąsiednich pokojów też niczego nie widzieli ani nie słyszeli. Żona i brat Grega zgodnie stwierdzili, że ten nigdy nie dbał o siebie zbytnio. Lubił sobie podjeść i wypić, a przez całe dorosłe życie dużo palił, przez co dokuczał mu uciążliwy kaszel palacza. Do tego jego ulubioną formą spędzania wolnego czasu było siedzenie przed telewizorem. Nie byłoby więc niczym nadzwyczajnym, gdyby przy takim trybie życia jego serce w końcu zaniemogło. Suzy powoli zaczęła oswajać się z tą myślą, która była nawet pocieszająca w pewnym stopniu, bo podobno Greg za każdym razem, kiedy słyszał o tego typu śmierci, mówił, że ta osoba była szczęściarzem, że odeszła w taki sposób i że on też życzyłby sobie takiej śmierci. Ciało trafiło na stół patologa doktora Tomiego Browna. Był doświadczonym specjalistą, doskonale wiedział, co robi. Mężczyzna, który leżał na stole, miał 55 lat. Przed śmiercią był w całkiem niezłej formie. Jedynymi uszkodzeniami, które zaobserwował Brown, było trochę ponad centymetrowe otarcie policzka, które powstało najprawdopodobniej przy zderzeniu jego twarzy z podłogą. Drugim urazem było około centymetrowe rozdarcie moszne. Sam worek był spuchnięty i odbarwiony, a wokół rany znajdowała się niewielka ilość płynu obrzękowego. Siniaki rozszerzyły się na obszar pachwiny i prawe biodro. Wyglądało to, jakby coś mocno go uderzyło. Kiedy otworzył ciało Grega, od razu zauważył ogromną ilość krwi, która świadczyła o znacznych obrażeniach wewnętrznych. Pewna ilość częściowo strawionego pokarmu została dosłownie wydarta z jego jelit. Lekarz stwierdził tam drobne rany szarpane, takie same stwierdził na wątrobie. Greg miał również złamane dwa żebra i pęknięty prawy przedsionek serca. Stan jego wnętrzności odzwierciedlał ciężki uraz. Brown doszedł do wniosku, że rana na jego genitaliach została prawdopodobnie spowodowana mocnym kopnięciem. Otrzymał również cios w klatkę piersiową, tak silny, że najprawdopodobniej wtedy pękł mu prawy przedsionek serca, po nim śmierć mogła nastąpić po zaledwie 30 sekundach. Formularz z przeprowadzonej sekcji zwłok zmienił charakter dochodzenia, ponieważ śmierć Grega została uznana za zabójstwo. Te obrażenia pasowały do śmierci wskutek pobicia lub zmiażdżenia. Detektyw Apple prowadził więc śledztwo, które nie miało kompletnie żadnego punktu zaczepienia. Ponieważ pokój, w którym został znaleziony Greg, wyglądał na nietknięty. Nie było tam śladów walki. Sąsiedzi również nie słyszeli żadnych odgłosów, kłótni czy bójki. Greg miał w portfelu pieniądze. Nie sprawdziła się też hipoteza z przygnieceniem ciała praktycznie z tego samego powodu. W pokoju nic na to nie wskazywało. Detektywi wykluczyli również scenariusz, w którym Greg mógłby zginąć poza pokojem i byłby tylko do niego przyniesiony, ponieważ na pewno ktoś z obsługi hotelu lub gości by ich zauważył po prostu. Poza tym pokój był zamknięty od wewnątrz. Zarówno brat Grega, jak współpracownicy, a nawet pracownicy hotelu Elegant, w którym zatrzymywał się regularnie, przyznają, że to był porządny facet. Kiedy nocował w hotelu, spędzał czas tylko w swoim pokoju. Nie był widywany przy barze, nie podrywał kobiet, nie nadużywał alkoholu, nie wdawał się z nikim w kłótnie. Greg był typem człowieka, który był mądry, odnosił sukcesy i traktował ludzi z szacunkiem. Nie było więc mowy o tym, żeby mógł na własne życzenie wpakować się w kłopoty. Co ustalono, to to, że tego wieczoru Greg chciał zrobić sobie popcorn. Kiedy włączył mikrofalówkę, doszło do awarii elektrycznej w pokoju Grega, ale też w pokoju obok, numer 349, z którym sąsiadował przez ścianę. Greg zadzwonił do recepcji i poprosił, żeby ktoś z serwisu przyszedł sprawdzić, co się stało. Niedługo potem faktycznie pojawił się fachowiec, który naprawił usterkę. I na tej podstawie śledczy wysnuli dwie teorie. Jedna z nich to motyw seksualny, bo jak się okazało,
to konserwator, który przyszedł naprawić usterkę w pokoju Grega, miał już kartotekę i był znany policji jako przestępca seksualny. Śledczy przypuszczali, że mógł on dokonać ataku na Grega i wykorzystać go seksualnie za pomocą na przykład długiego śrubokrętu, przez co powstałyby te obrażenia moszny i reszty obrażeń wewnętrznych. Konserwator nie dość, że miał podejrzaną przeszłość, to jeszcze dysponował tego typu narzędziami. Jednak po długich przesłuchaniach detektyw Apple oddalił ten zarzut. Druga teoria sprowadzała się do sąsiadów Grega, u których też doszło do awarii. Mianowicie, w tym samym czasie co Greg, w hotelu Elegant przebywała grupa elektryków, którzy wykonywali pracę w rafinerii. W ciągu dnia byli w pracy, a wieczorami spotykali się w swoich pokojach i głównie pili alkohol. Mogło dojść do sytuacji, w której akurat tego wieczoru byliby w pokoju 349 i w momencie po awarii zapukać do pokoju Grega, żeby sprawdzić, co się stało. Mogło dojść do kłótni i bijatyki na korytarzu. Greg mógł też wejść do pokoju, zamknąć drzwi, upaść na ziemię i umrzeć. Elektrycy z pokoju obok zostali przesłuchani. Wszyscy zgodnie opisywali przebieg tego wieczoru. Żaden z nich nie miał żadnego kontaktu z mężczyzną z pokoju 348. 3 tygodnie po śmierci Grega detektyw Apple wrócił do hotelu Elegant i ponownie przeszukał pokój i postanowił porozmawiać z elektrykami, którzy wciąż byli tam zameldowani. Udało mu się faktycznie porozmawiać z kilkoma. Byli bardzo chętni do pomocy, nie mieli jednak zbyt wiele do zaoferowania. Dwójka przyznała, że kiedy późnym wieczorem wrócili z baru, słyszeli kaszel mężczyzny. Sami dopytywali się też, co tak naprawdę się stało, bo słyszeli jakieś plotki o przygnieceniu. Jeden wspomniał też, że widział, jak było wywożone ciało Grega, ale nieświadomy tego, co się stało, myślał, że to firma cateringowa przewozi windą jakieś jedzenie. Elektrycy dali Apple'owi swoje numery telefonów i wszystkie dane kontaktowe, w razie gdyby potrzebował się jeszcze z nimi skontaktować. Miały miesiące, a detektyw Apple kręcił się w kółko. Wykluczył już wszystko, co przychodziło mu do głowy. Przygniecenie, pobicie, atak seksualny. Sprawdził też dokładnie, czy żona lub brat Grega mogli mieć powody, żeby się go pozbyć. To wszystko jednak dało szybko się wykluczyć. Greg był dobrym człowiekiem. Wszyscy go kochali i nikt nie życzył mu źle. W listopadzie 2010 roku rodzina wyznaczyła nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów dla osoby, która wskaże winnego śmierci. Nie przyniosło to jednak żadnych rezultatów. Suzy nie poddawała się jednak i postanowiła poprosić o pomoc prywatnego detektywa. Ken Brennan po krótkiej rozmowie z Suzy zgodził się jej pomóc. Ken Brennan był byłym policjantem z Long Island. Dobiegał już 60, ale nadal był bardzo aktywny zawodowo. Brennan podchodził do swojej pracy bardzo profesjonalnie. Kiedy wybiera sprawy, którymi będzie się zajmował, stara się wybierać takie, w których mógłby jeszcze coś zrobić, jakoś wpłynąć na przebieg śledztwa lub je rozwiązać. Nigdy nie bierze spraw tylko dla zysku, nie daje ludziom fałszywych nadziei. Postanowił zająć się sprawą Grega nie tylko dlatego, że była tajemnicza, ale też dlatego, że było w niej wiele wątków, które dla Apple'a nie wydawały się już jakimkolwiek punktem zaczepienia. Dla Brennana wszystko było czymś nowym i wszystko było warte sprawdzenia. Na początku dokładnie przesłuchał Suzy. Upewnił się, że byli zgodnym małżeństwem, że Greg był wierny, sprawdził też umowy ubezpieczeniowe itd. Spytał Suzy o bardzo ważną rzecz. Mianowicie zapytał ją, czy na miejscu zbrodni było coś, co ją zaniepokoiło. Czy było coś, co nie pasowało do Grega. Po chwili na umysłu odpowiedziała, że tak, że kwestia temperatury w pokoju nie dawała jej spokoju. Greg nie lubił zbyt ciepłych pomieszczeń, zawsze na noc dokładnie chłodził pokój, w którym miał spać. A kiedy zostało znalezione jego ciało, w pokoju było bardzo gorąco i to
to było zupełnie do niego niepodobne. Dla Brennana był to już punkt zaczepienia. Skontaktował się z detektywem Applem, uzgodnili plan działania, przeprowadzili też męską rozmowę, podczas której ustalili, że będą pracować jako zespół i Brennan nie będzie zgrywał żadnego gwiazdora, bo wiedział, że to Apple jest tutaj szefem. Głównym punktem ich rozważań było to, że Greg zawsze dbał o to, żeby w pokoju było chłodno. Z akt hotelowych wynika, że po awarii elektrycznej konserwator opuścił pokój Grega o 20:30. Greg wtedy jeszcze żył. Wrócił do oglądania filmu, zapomniał jednak o włączeniu klimatyzacji, bo w pokoju było jeszcze chłodno. Zginął, zanim zdążyło się nagrzać. Jedną rzeczą, którą nie pasowała, był papieros w niewłaściwej ręce. Greg był praworęczny i papierosa też zawsze trzymał w prawej ręce. A kiedy go znaleziono, miał papierosa w lewej. Mógł przecież przełożyć go po to, żeby na przykład otworzyć drzwi i wtedy został zaskoczony przez napastnika. Jednak gdyby napastnik pobił go z zaskoczenia, papieros pewnie wypadłby mu z ręki. Mało prawdopodobne, żeby zginął na przykład na korytarzu, wciągnięty do pokoju, a napastnik włożyłby mu zapalonego papierosa do ręki. No kupy się to nie trzymało, dlatego detektyw wysunął jeszcze jedną hipotezę. Greg znajdował się w swoim pokoju i zginął nagle. Prawdopodobnie przełożył papierosa do lewej ręki, ponieważ prawą ręką chciał chwycić klamkę i wyjść na korytarz, żeby wezwać pomoc. Ale już nie zdążył. To zwróciło ich uwagę na elektryków, którzy byli w sąsiednim pokoju. Detektywi przejrzeli zapis z kamer hotelowych. Było na nich widoczne, jak Greg wraca wieczorem z pracy do swojego pokoju. Widać też elektryków, którzy kilka razy chodzą między swoim pokojem a autami na parking. Nie wygląda to jednak na nic podejrzanego. Detektywi postanowili ponownie porozmawiać z elektrykami. Od śmierci Grega minęło już 7 miesięcy i elektrycy opuścili już hotel. Jak się okazało, było kilku z nich, z którymi detektyw Apple nie rozmawiał. Jeden z nich powiedział detektywowi coś, czego jeszcze nie słyszeli. Powiedział, że słyszał o strzelaninie, która miała miejsce w hotelu. Po tej rozmowie Brennan postanowił wrócić do Elegant Hotel. Oboje razem z Applem dokładnie sprawdzali wszystkie zakamarki. Podłogę, zaglądali pod meble. I w końcu Brennan zauważył coś nietypowego na ścianie, która dzieliła pokój Grega od pokoju elektryków. Była to mała dziurka. I na pierwszy rzut oka było to takie typowe uszkodzenie, bo była mniej więcej na wysokości klamki, więc uznano to za normalną rzecz, że po prostu ktoś otwierał drzwi i uderzył klamką o ścianę. Jednak kiedy Brennan otworzył szeroko drzwi, tak żeby klamka dotknęła tego miejsca, no to niestety nie pasowało. Klamka minęła tą dziurę, a detektyw dokładnie wiedział, czego ma szukać. Poszli do sąsiedniego pokoju i okazało się, że tam jest taka sama dziura, w tym samym miejscu. Detektywi delikatnie wyskrobali wypełnienie z dziury i prześwietlili je laserem. Okazało się, że trajektoria odpowiada dokładnie na łóżko Grega. Tam, gdzie w wieczór swojej śmierci oglądał telewizję. Żeby postawić komuś zarzuty zastrzelenia Grega, patolog musiał podać właśnie postrzał jako przyczynę śmierci. Tymczasem w przypadku Grega było to pobicie lub zmiażdżenie. Dlatego trzeba było ekshumować zwłoki i przeprowadzić sekcję raz jeszcze. Tylko że ciało Grega zostało już skremowane, a w piecu jest wystarczająca temperatura, żeby stopić metalowe elementy. Detektywi razem z patologiem postanowili jeszcze raz przyjrzeć się zdjęciom z sekcji zwłok i spróbowali dostrzec to, co zostało wcześniej przeoczone przez patologa. Moszna jest bardzo miękka i elastyczna, dlatego dziura w niej powstała, zawijała się do środka pod naciskiem kuli
a obrażenia wewnętrzne wskazywały dokładnie na jej trajektorię. Patolog szedł w zaparte też to obrażenia po pobiciu do momentu, kiedy Brennan zapytał go o małą dziurę w prawym przedsionku serca. Lekarz próbował jeszcze tłumaczyć, że to normalne, że przy silnym nacisku na klatkę piersiową przedsionek po prostu pękł, ale nie spierał się jednak zbyt długo i sam przyznał, że wygląda to jednak bardziej jak dziura po kuli. Detektywi byli już pewni, że to elektrycy z sąsiedniego pokoju są za to odpowiedzialni. Podejrzana trójka to Tim Steinmetz, Lance Miller i Trent Passano. Jako pierwszy został wezwany na przesłuchanie Tim Steinmetz. Początkowo opowiadał tą samą historię co wcześniej. Że byli wieczorem w barze, że słyszeli kaszel i tak dalej. Detektyw jednak oświadczył mu, że znają już prawdę i będzie lepiej dla niego, jeśli będzie współpracował. Wtedy detektywi usłyszeli, co tak naprawdę stało się tamtego wieczoru. Trójka elektryków odpoczywała po pracy. Pili alkohol. W pewnym momencie Lance Miller poprosił swojego kolegę, żeby ten przyniósł z samochodu jeszcze jedną butelkę i jego broń. Trent zgodził się i już po chwili Miller popisywał się bronią, co w ogóle nie spodobało się jego kolegom. Bali się, że pijany Miller może kogoś postrzelić. No i duży się nie pomylili, bo broń faktycznie wystrzeliła i o mały włos ominęła Trenta Passano. Pocisk zniknął w ścianie. Mężczyźni nie byli pewni, czy ktoś był w pokoju obok, ale żeby w razie czego uniknąć odpowiedzialności, wynieśli broń z pokoju i zakleili dziurę pastą do zębów. Lance Miller otrzymał wyrok 10 lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Miller na sali sądowej przeprosił żonę Grega, ale te przeprosiny były o wiele zbyt późno. Kobieta przez tyle miesięcy zastanawiała się, co spotkało jej męża. Gdyby elektrycy z pokoju 349 zareagowali od razu, być może dałoby się jeszcze uratować Grega, a wyrok Millera byłby zdecydowanie niższy. Wtedy też Suzy mogłaby przeżyć swoją żałobę, wiedząc, co stało się z jej mężem. Niestety, pozostała dwójka nie poniosła żadnych konsekwencji.